Zastanówmy się nad takim pytaniem. Powiedzmy, że mam litery alfabetu, cały alfabet, A, B, C i tak dalej, aż do litery Z. No i teraz dla uproszczenia przyjmijmy, że to są tylko litery alfabetu łacińskiego, czyli bez tych ogonków, bez ci, on, zi i tak dalej. No to takich znaków, to są takie standardowe znaki, jak są na każdej klawiaturze. Takich standardowych znaków jest 26, 26 znaków. Dla uproszczenia możemy ograniczyć się tylko do tych znaków. I zastanawiamy się, ile trzyliterowych słów mogę ułożyć z 26 znaków. Przy czym nie zastanawiam się, czy te słowa mają jakiś sens, na przykład C, G, T, C, -G -T, czy, czy cokolwiek innego. Nie zastanawiam się, jaki to ma sens, czy to się da wymówić. Po prostu dowolne takie słowa złożone z trzech liter. Ile takich słów jest? Zachęcam się jak zwykle wciśnij pauzę i spróbuj samodzielnie rozwiązać to zadanie. No właśnie, no jak to można policzyć? Mamy trzy literowe słowa, czyli powiedzmy, że tutaj mam trzy miejsca, gdzie mogę wpisać trzy litery. No i teraz jak zwykle możemy zacząć liczyć, na ile sposób można wybrać pierwszą literę, drugą, trzecią i tak dalej. Tutaj akurat nie ma dalej, bo już są tylko trzy. No to jak mam 26 znaków, no to mogę wybrać Jedną spośród 26 liter na pierwsze miejsce w moim słowie. No i teraz chciałbyś napisać tutaj 25, bo zawsze jak robiliśmy permutacje czy wariacje bez powtórzeń, to wpisywaliśmy tutaj na, ty, na te kolejne pola liczby o jeden mniejsze. Ale w zasadzie nie ma powodu, żeby tutaj wpisać o jeden mniejszą liczbę, dlatego że litery w słowach mogą się powtarzać. Jak, jak wybrałem literę na pierwsze miejsce, to jeszcze nie znaczy, że, że nie mogę jej użyć drugi raz. Są słowa, no nie wiem, takie jak na przykład SOS, tak, gdzie mamy dwie takie same litery w jednym słowie, ale tutaj poza tym dopuszczamy wszystkie słowa, nawet takie, które nie mają sensu. Mogę sobie wyobrazić, nie wiem, słowo złożone z trzech liter ch. ch takie słowo. Czyli nie ma powodu, żeby tutaj ograniczać swój wybór. Czyli na drugim miejscu mam znowu 26 liter do wyboru. Dla każdej litery na pierwszym miejscu mam 26 liter do wyboru na, każdym, na drugim miejscu i też będę miał 26 liter do wyboru na trzecim miejscu. Czyli to będzie 26, razy 26, razy 26, czyli w skrócie mogę napisać, że to jest 26 do potęgi trzeciej. Gdybym miał słowa czteroliterowe, to by było do czwartej i tak dalej. No właśnie. Liczyłbym tutaj to inaczej, gdybym założył, że te litery są różne. Czyli w takiej sytuacji, gdybym miał tutaj różne litery, gdyby tutaj były różne litery, to wtedy liczyłbym. Tak, jak powiedziałem wcześniej, że nie, że, że nie będę liczył, czyli bym powiedział, że tak, na pierwsze miejsce mam 26 liter do wyboru. Jeżeli mają się nie powtarzać, no to tej, którą wstawiłem tutaj, nie mogę już użyć jej drugi raz na drugie miejsce, czyli tutaj mam już tylko 25 do wyboru, razy 24 do wyboru, bo nie mogę użyć dwóch liter użytych już na pierwsze dwa miejsca. No i to, no to jest 26 razy 25, razy 24. Wiemy, że to się daje zepsuć w takiej postaci, że to jest 26 silnia podzielić przez 26, odjąć tyle, ile mamy tych liter wybranych, czyli odjąć 3 silnia. No i widzimy, że to się zgadza, bo to jest 26 silnia podzielone przez 23 silnia. No i jak napiszę, co to jest 26 silnia i co to jest 23 silnia, no to widzimy, że te ostatnie 23 czynniki się skrócą. Zostanie tylko 26 razy 25 razy 24, no bo dalsze czynniki się skrócą. No właśnie. I to jest taki wzór, który był już wyprowadzony w filmie na temat wariacji bez powtórzeń. Czyli to, co tutaj mamy na dole, to jest liczba wariacji bez powtórzeń. To są wariacje bez powtórzeń. A co mamy u góry? Jak się łatwo domyślić, skoro tutaj litery mogą się powtarzać, no to tutaj mamy liczbę wariacji. To są wariacje z powtórzeniami. To są wariacje z powtórzeniami. Powtórzeniami, nie zmieścimy się. Czyli tutaj litery mogły się powtarzać, więc to są wariacje z powtórzeniami. Tutaj kiedy litery nie mogą się powtarzać, to są wariacje bez powtórzeń. No, i liczba tych wariacji jest oczywiście inna. No jak zwykle zawsze to powtarzam, nie wystarczy się uczyć wzorów na pamięć. Lepiej jest rozumieć skąd to się bierze. I na przykład tutaj widzimy, że te dwa sposoby liczenia są istotnie różne, w zależności od tego czy uwzględniamy powtórzenia czy nie. To, czy to się nazywa wariacja z powtórzeniami, czy wariacja bez powtórzeń, to jest rzecz drugorzędna. Ważne, żeby rozumieć, jak to policzyć, że tutaj mamy 26 razy 26 razy 26, dlatego że za każdym razem wybieramy literę z pełnego zbioru. Tutaj, jak już raz wybierzemy, no to drugi raz mamy już ten zbiór pomniejszony o tę literę, którą już wybraliśmy. No i tutaj można oczywiście uczyć się tych wzorów na pamięć, ale. Jak się wie skąd one się biorą, że to właśnie z takiego liczenia albo z takiego liczenia, to bardzo łatwo jest napisać ten wzór. Jak się uczymy wzorów na wariacje z powtórzeniami, na przykład na pamięć, to potem nie wiemy co jest w wykładniku, co jest w podstawie, a jak sobie wyobrazimy co tutaj tak, tak naprawdę liczymy i skąd się to bierze, to łatwo jest zawsze dojść jaką liczbę podnosimy do jakiej potęgi. I że w tym akurat przypadku to jest właśnie 26 do potęgi trzeciej, a nie na przykład 3 do potęgi 26. Jak się rozumie skąd się to bierze, to się nie ma tego typu wątpliwości.